mam z tej strony Agis i dzisiaj sobie pogadamy troszeczkę na temat informatyki takiej szkolnej, więc taka luźna pogadanka na luzie, więc zapraszam was na seans. Jeszcze z góry przepraszam, że ewentualnie coś dziwnie będę wymawiał, ale jednak jestem obecnie na lekach po prostu i mam taki luźny język i nie mogę czegoś czasami wyraźnie wymówić, a jednak nagrywać trzeba, no bo nie wolno się obijać na YouTubie. No ale wracając do tematu właśnie informatyki szkolnej, ja tu jestem takiego zdania, że albo się to powinno robić dobrze, tak żeby uczeń rzeczywiście się coś z tego nauczył i mógł ewentualnie tą wiedzę zastosować na rynku pracy, albo nie powinno się tego robić w ogóle. W sumie z takich moich personalnych doświadczeń to mamy tutaj na przykład podstawówkę, no bo ja się w sumie od zawsze interesowałem informatyką, czy po prostu jakimś tam komputronikiem chciałem zostać, kapa. No i już w podstawówce, mając 9 lat, zaczynałem robić jakieś animacje 3D, czyli po prostu jakieś tam intra, czy cinematiki, czy po prostu jakieś filmy krótkometrażowe. A w szkole wtedy na lekcji informatyki główny temat był taki, że wklejaliśmy sobie jakieś tam obrazki do Paint'a, i przycinaliśmy je w ładny sposób, żeby zrobić sobie jakąś tam kulisę, prawda? Czy też również od moich widzów często się dowiaduje, że w gimnazjum czy liceum na lekcji informatyki się pisze jakieś listy w Wordzie, czy ewentualnie gra w Counter-Strike'a. No i to jest moim zdaniem takie marnowanie czasu, ponieważ pisanie tekstów w Wordzie nadaje się na przykład na lekcję polskiego, że można to połączyć tak dwa w jednym, że przy okazji nauczycie się korzystać z Worda, a przy okazji również nauczycie się tak języka polskiego. No i granie w CS-a też jest troszeczkę słabe, ponieważ na tych komputerach z sali informatycznej chodzi tylko CS1.6, a wiadomo, uczeń woli może sobie pograć w CSGO, no ale już tam niestety nie zrobi tego. Tak naprawdę, taka większa wiedza w temacie informatycznym zaczyna się wtedy, kiedy udamy się na jakąś uczelnię, bo tam z reguły już mamy jakieś rzeczy, które możemy ewentualnie później wykorzystać na powiedzmy markecie pracy, że tak powiem. Jeżeli o mnie chodzi, no to ja z tej informatyki, szczególnie takiej szkolnej, jestem myślę całkiem niezły. No chyba jak każdy, prawda? No bo każdy umie wklejać jakieś tam, nie wiem, teksty do Worda i później to wyda Drukować, więc nie jest źle. Ale tych dobrych ocen jednak nie dostawałem za często, dlatego że po prostu później doszedłem do takiego wniosku, że skoro to jest przedmiot obowiązkowy, na którym się nic nie uczę i nie mogę się z tego wypisać bądź przypisać do jakiejś innej klasy, no to po prostu nie muszę na ten przedmiot chodzić. Dlatego później ja po prostu przestałem chodzić na lekcje informatyki, wolałem się po prostu ponudzić w domu, no bo wiadomo, jeżeli mam się nudzić w szkole i mam wybór pomiędzy nudzeniem się w szkole a nudzeniem się w domu, no to wiadomo, że pójdę sobie do domu, bo pogram sobie w CS, a czy pooglądam jakiś nowy seria. No i przy okazji w domu tak samo mogę się na przykład pouczyć programowania, czy jakiejś tam animacji 3D, czy jakiejkolwiek innej dziedziny po prostu związanej z komputerami, prawda? A w szkole jednak nie można tego zrobić, ponieważ w szkole mamy tam jedno zadanie, powiedzmy na trzy godziny informatyczne, mamy napisać jakieś piękne pismo w Wordzie i nie możemy robić nic innego, no bo jak zrobimy coś innego, no to oczywiście już tam będzie uwaga i pójdziesz do dyrektora, więc tego też nie możesz robić. Dlatego ja właśnie później dostawałem te niskie oceny z informatyki, dlatego że albo po prostu mnie na tych lekcjach nie było, albo, albo po prostu robiłem tam totalnie coś, Innego, na przykład w poziomie liceum, ja już tam miałem mniej więcej serwer prywatny do WOWA i wolałem sobie na takiej lekcji informatyki coś tam pokodzić, niż po prostu pisać tekst w Wordzie. No i jest właśnie ciekawa sprawa, ponieważ to oprogramowanie, którego często się używa na lekcjach informatycznych, jest po prostu do dupy i nikt tego nie używa poza szkołą chyba. No i to jest troszeczkę słabe, ponieważ mamy jakiegoś typa, na przykład, który chce zostać designerem, no i nie wiem, na lekcji informatyki używa sobie Painta, no i później idzie sobie taki mały zeniu tutaj na rynek pracy, no i na rynku pracy się okazuje, że nikt tam nie potrzebuje osoby, która umie korzystać z Paint'a. Oczywiście na rynku pracy są potrzebne jakieś tam osoby, które korzystają z Photoshopa, czy nie wiem, czy z jakiegoś tam ilustratora, czy coś jeszcze innego, no ale w szkole niestety się czegoś takiego nie używało. I później ta osoba, nie dość, że zmarnowała swój czas w szkole, no bo w szkole się nic nie nauczyła, no to później musi ewentualnie pójść do jakiejś tam firmy i zrobić tam jakieś praktyki, czy jakieś tam szkolenia i no to wtedy są następne oczywiście lata, które uciekają takiej osobie. I możemy sobie w tym momencie przełożyć to na pieniądze, ponieważ jeżeli taka przeciętna osoba pracująca powiedzmy zarabia 60 tysięcy euro na rok, no to powiedzmy, że ten uczeń straci 2-3 lata, no i za to już można sobie postawić jakiś niezły dom. Ja na przykład znam paru takich programistów z branży, moich takich ziomków, co niektórzy nie mają żadnego papierku na to, że są programistami, ale jednak zarabiają 2-3 razy więcej od osób, które powiedzmy były w szkole, dostały papierek i są oficjalnie programistami, a zarabiają 2-3 razy więcej od nich. I tutaj są w sumie na to takie dwa powody, dlaczego te osoby bez papierku zarabiają więcej niż te osoby z papierkiem. No i pierwszy jest taki, że jeżeli osoba po prostu bez papierka ma jakieś tam dobre portfolio, powiedzmy, z którego wynika, że ta osoba rzeczywiście coś umie, no to jednak ta osoba dążyła do tego z własnej woli w swoim wolnym czasie nikt tej osoby do tego nie zmuszał. No i drugi powód graniczy troszeczkę o ten pierwszy powód, dlatego że no pracodawca zatrudniając osobę bez papierka ma jednak tą taką pewność, myślę, że tej osoby bez papierka nie trzeba trzymać za rękę i pokazywać, co ma robić, dlatego że ta osoba. Jest doszła samodzielnie do tego miejsca, w którym się teraz znajduje. Dlatego ja osobiście uważam lekcje informatyki w szkole, szczególnie, mówię, takiej szkole poniżej uczelni, za troszeczkę straty czasu. No chyba, że ma się dobrego nauczyciela, bo wiadomo, od czasu do czasu znajdzie się takiego dobrego nauczyciela, który rzeczywiście potrafi coś wytłumaczyć i czegoś nauczyć, no ale to jest jednak rzadkość. Dlatego tutaj mam radę dla moich widzów, bo wiem, że paru z was chce zostać, że tak powiem, koderami na przyszłość, więc po prostu polecam wam, abyście wzięli tą naukę we własne ręce i nie czekali na to, to aż przyjdzie coś ze szkoły. A jeżeli brakuje wam czasu, bo macie jakieś inne zajęcia, no to właśnie najlepiej nie chodzić na lekcje informatyki, po prostu w szkole, olać te konsekwencje i tak dalej, bo na dobrą sprawę nie mogą wam tam zbytnio dużo zrobić. I ten czas wtedy możecie wykorzystać tak bardziej prywatnie, po prostu do nauki tego, na czym wam rzeczywiście zależy, a nie marnować tego po prostu na jakieś tam, nie wiem, wklejanie obrazków. Oczywiście z przyczyn legalnych mogę tutaj powiedzieć, że ja tutaj nikogo do niczego nie namawiam, system edukacji jest super i tak dalej, więc pamiętajmy o tym, tak czy inaczej to była moja taka malutka pogadanka na temat informatyki szkolnej, czekam oczywiście na Wasze komentarze, mam nadzieję, że miło Wam się oglądało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!